to niech mu udostępni filmik. To jest słaba sytuacja. Czy on nas chce naprawdę uderzyć? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu Drogi do Grand Championa. Jak pewnie zauważyliście po tytule, w tym sezonie skupiamy się na trybie 2x2. Ja mam już rangę Bronz 1. Tak wyglądają moje aktualne statystyki na koncie przed startem serii. No i dobra, przechodząc do rzeczy. Na ekranie widzicie, jakie zagrania będę mógł stosować w jakich rangach. Zasadniczo nas na razie interesuje Bronz, w którym przede wszystkim będę grał na klawiaturze, na której nigdy w życiu nie grałem w Rocketa. No i mogę jedynie jechać do przodu, do tyłu, na boki oraz używać podskok bez flipa. Żeby to wszystko jeszcze bardziej urozmaicić, to chciałbym, żebyście w każdym odcinku wybierali, jakim samochodem mam zagrać następnym razem. Tutaj macie pełną listę samochodów, które posiadam. Niestety nie posiadam jeszcze odblokowanych wymian, więc nic nowego nie dokupię, ale możecie po prostu napisać w komentarzu waszą propozycję i ja najbardziej lajkowany komentarz będę wybierał. Dzisiaj gram tym oto Mercem. Kolejnym dodatkowym urozmaiceniem w tym sezonie jest to, że planuję zapraszać na odcinki przynajmniej na 1-2 mecze w odcinku widzów. Będę szukał chętnych na naszym serwerze Discord, na którego was zapraszam. No i co jakiś czas planuję też robić odcinki specjalne i zapraszać tutaj jakichś poszczególnych youtuberów, gdzie będę po prostu również gadając z nimi na TeamSpeaku czy tam Discordzie, pogrywał rankedy. Tak myślę, że będzie wtedy mniej cięć. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. No i dobra, koniec przedłużania. Szukamy pierwszego spotkania. Mamy swój pierwszy mecz. Okej, znalazłem, którym przyciskiem odpala się tabelę. Jeżeli wygramy, to naprawdę możemy bardzo dużo zyskać, bo przeciwnicy mają 600 punktów skilla, gdzie ja i mój tutaj teammate po 150. Okej, zapowiada się dobrze, powinniśmy to strzelić. Nie mogę zrobić... Dobra, nie strzelimy, bo nie mogę zrobić flipa. Nie jest to odblokowane. Generalnie gram na klawiaturze od laptopa. Czemu mój teammate jest w ich bramce? Czyżby on był AFK? Właśnie też się zastanawiałem, co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład wasz teammate, w sensie wasz teammate, mój teammate będzie AFK, a sobie wyjdzie czy coś takiego, czy wtedy nie odblokować zagrań z wyższego poziomu, ale na razie może to pozostawię. Mam nadzieję, że nie będzie tak tragicznie na klawiaturze. I tutaj jeszcze raz powiem, pewnie to już wspominałem, ale nigdy nie grałem na klawiaturze w Rocketa. Może tam jeden mecz ze świeżo grającym znajomym, także może być ciekawie. I chyba strzelamy gola. Albo nasz teammate strzela gola, my mamy asystę. W ogóle przeciwnik jeden już wyszedł. Nasz ziomek pisze świetne podanie, a ci się poddali. Dziwna sytuacja, ale naprawdę nie spodziewałem się tego, szczerze. No i dobra, spotkanie numer 2. Mamy chyba tego samego towarzysza. Spojrzałbym na niego, ale nie do końca wiem, jak się rozgląda kamerą. On używa szybkiego czatu. Ja sobie w międzyczasie zobaczyłem też, jak się używa szybkiego czatu i okazało się, że na klawiaturze numerycznej, czy klawiaturze numerycznej, po prostu na cyfrach. Okej, okay. Nasz teammate naprawdę jest solidny, jak to Bronza 1. I chyba gramy na Polaka, bo ten Lew Legia przynajmniej na takiego brzmi. Powiem wam, że się trochę czuję upośledzony, czyli prawdopodobnie tak jak każdy po odpaleniu Rocketa po raz pierwszy. Granie na klawiaturze na pewno może być ciekawe. Sobie oczywiście dodałem więcej możliwości niż... Ale mocne uderzenie. I to może być przerąbane. Dałem sobie więcej możliwości niż jakbym grał na kontrolerze. Ale chyba na poziomie Golda za to nie odblokowuje nic nowego niż właśnie przeniesienie się na kontroler. A jeszcze ma flagę Polski ten Lew Legia, także pozdrawiam, jeżeli oglądasz. Jeżeli ktoś zna Lewa Legię, to niech mu udostępni filmik. Czy on mi wybił piłkę? Jakie to było pośledzone? Dobra, żyjemy, gramy dalej. Nic się nie stało, powiedzmy. To niezły poziom. Tutaj wybicie strategiczne jednym podskokiem. On ciśnie. Znowu wraca do bycia solidnym. Proszę, obronimy to. Jest, ale fart, w sensie fart, no ale nie był to taki fart, ale po prostu na klawiaturze jestem taki bezwładny, że to jest hit. Dawaj, ciśniesz do piłki. W ogóle jestem zaskoczony, że ziomek używa szybkiego czatu już na tym poziomie. Ja jeszcze nie używam, ale musimy to spotkanie jakoś wygrać. O nie, co on robi? Jaki wariat w ogóle. Dobra, poczekam w bramce. Zero umiejętności mechanicznych poza skręcaniem na boki. To powinno wystarczyć. Kopnięcie do naszego towarzysza, które nic nie daje w sumie na tym poziomie. Nie wiem, co tutaj się wyrabia, naprawdę. Teammate, nie spierdziel tego. Tak jest, świetne podanie. Strzelamy gola. O, 2-2, świetne podanie. Okej, znalazłem na szybkim czacie wiadomość. Jeżeli coś się dzieje, to wchodzi Tuchet. I strzelam, piękne podanie do naszego MJK. Doskonale wszystko poszło. Jestem z siebie dumny. Przejechaliśmy z piłką. Ja sobie oczywiście się nie śpieszę. W sumie nie muszę zbierać boostów, nie wiem po co po niej jeżdżę.
i po co je zbieram, jeżeli i tak nie mogę używać przyspieszenia. Sobie wywalimy piłkę do góry. Oła. Dobra, to może być stracona bramka, chyba że przeciwnik też postanowi wybić piłkę. Ale już widzę, że będzie zdecydowanie trudniej niż w pierwszym sezonie, gdzie grałem na kontrolerze i w sumie zbyt łatwe te wyzwania sobie zrobiłem. Okej, okay, taki mini pinch. Zdążyliśmy się cofnąć przede wszystkim. Wywalmy piłkę. Ale masakrycznie słabe są te kopnięcia wszystkie. Nasz sojusznik nas pozostawił na pastwę losu. On próbuje swoich sił w akrobacjach. Mam nadzieję, że nie będzie tego robił już więcej w tym spotkaniu. Ale udaje się wybić piłkę. I chyba zagramy na czas. Tak jest, wygrywamy, ale nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Będzie to ciężkie, ale jeżeli dostanę większego noobka, to możemy przegrać. I to już w brązie. Spotkanie numer 3 i jeszcze w ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że zapomniałem wspomnieć. Mamy nick spocona kredka. Proszę, nie wejdź. Ale fart. Ponieważ tam w głosowaniu wybieraliście głównie chyba spoconego Edziora, spoconego... No, generalnie spocone wszystko. Oraz Edek z Krajdy Kredek, więc postanowiłem to połączyć. Proszę, nie przegrajmy tego spotkania. Bardzo bym tego nie chciał. Dobra, mam nadzieję, że on pojedzie do wznowienia. Dobra, jedzie. W ogóle zaskakujące jest to, że tutaj jak mam tego brąza 1, to w przeciwnych drużynach trafiam na graczy, którzy mają zdecydowanie wyższą rangę, więc to też może stanowić problem na tym niskim poziomie, że tutaj nie ma przeciwników i szuka wam tak naprawdę ludzi nie z waszego poziomu, czy tam po prostu... którzy nie rozegrali jeszcze swoich spotkań wszystkich akurat na danym trybie. Ale trzeba jakoś przeciwstawiać się temu. Dobra, nie mogę użyć flipa. Chyba powinienem sobie to dać na brązie 1 już, patrząc na to, że każdy używa boosta i tak dalej. Ale nie idziemy na łatwiznę. Proszę? Proszę, naprawdę. Dobra, nic, nie proszę już więcej. W tym sezonie, z tego co mi się wydaje, już nie będzie tak dużo wygranych jak w poprzednim. Nie będzie tak łatwo. Zdecydowanie trudniejsze tutaj wyzwania sobie dałem. Ale zobaczcie, że tutaj pełne upośledzenie jest. Teammate to bardziej sobie po prostu jeździ, próbuje zrobić to samo niż jakkolwiek z wami współpracować. Naprawdę on uderza chyba piłkę w randomowym kierunku. Także jeżeli jesteście na tym poziomie, to starajcie się cokolwiek obserwować innego niż tylko piłkę i jechać jak te z Nemo, bociany, czy jak pelikany, czy jak to tam było, ryba, ryba, ryba. No tutaj naprawdę jest absolutnie wszystko, co najbardziej randomowe się dzieje. O! Dobra, wybicie piłki, wcześniej wybicie nas. Także tutaj gracz Eyeball, jak widzimy, pokazuje swoje umiejętności. Strzelając prawie samobuja zaraz. Jeden na jeden na jeden na jeden w zasadzie każdy tutaj rozgrywa spotkania. Okej. Okay. Nie, no tracimy go na 2-0. To jest słaba sytuacja. Nie, już się przestał ruszać. Zaraz sobie odblokuję podskoki. Jak tak dalej pójdzie, w sensie podskoki, flipy albo boosta. Nie zrobiłem tej zasady, co zrobić, jeżeli przeciwnik... W sensie teoretycznie teammate pojacuje. Dobra, na razie nie ma zasady, to... A w sumie nie ma, bo zapomniałem jej powiedzieć. Ale strzelamy gola na 2-1. Także może jeszcze uda się to uratować. Sam na dwóch. Pozostaje mieć nadzieję, że pojedzie do wznowienia. Jak nie, to... Dobra, gramy sami już do końca meczu. Naprawdę się zastanawiam, czy odblokować to przyspieszenie i tak dalej. Dajcie znać też, co wy sądzicie, czy w takich sytuacjach odblokowywać sobie zagrania z jednej rangi wyżej, czy nie? Bo w sumie by się mogło przydać, żeby nie trwać wiecznie w serii. Okej, okay, piłka się odbije bardzo tak niewygodnie dla nich, powinni się właśnie wylać. Przez przypadek zrobiłem flika, tak naprawdę chciałem tylko podskoczyć. I proszę, dobra, weszło na 2-2. Pozwólcie mi robić podskoki w tym meczu, w sensie flipy, ze względu na to, że gram 1-2. Pozwolę sobie to robić ze względu na to, że nasz teammate po prostu wyszedł. Nie będę używał boosta, takie małe tutaj po prostu wsparcie ze względu na sytuację wyjątkową. Dobra, to teraz jest 1 versus 1 versus 1, a nie 1 versus 1 versus 1 versus 1. Więc teoretycznie może być nawet łatwiej. Okej. Okay. Dobra, nie będę tego uderzał od razu, bo to się by mogło źle skończyć. Czy on nas chce naprawdę uderzyć? Czy on nas bumpuje? Na poziomie brąza ziomek jeździ na bumpy. Co za koleś? Dobra, to było tragiczne uderzenie, ale i tak wchodzi. Tak jak mówiłem już wcześniej, no może zróbmy tą zasadę, że jeżeli nasz towarzysz opuści spotkanie, to mogę robić coś z wyższego poziomu tak jakby. A wiecie co jest najgorsze? Że ten ziomek, co sobie wyszedł po minucie przy 0-2 przestał grać, on dostanie awans rangi, jeżeli ja zwyciężę. Także... A ten gościek naprawdę chce nas cały czas uderzać.
Ja nie wiem, co mu się stało. Jeszcze ta flaga. Gostek, naprawdę weź sobie... upchaj. Ale denerwujący! Naprawdę, ziomek jeździ na bumpy już na tym poziomie. Nie skupię się w ogóle na piłce. To jest stwierdził, że w ten sposób bardziej pomoże. W sumie logiczne, ale... jest nieźle, ale generalnie widzicie, jak mało potrzeba? Dobra, to już wygraliśmy, bo nie zdążam dokopać. Generalnie widzicie, jak mało potrzeba na tym poziomie, żeby awansować rangą. Więc jeżeli macie brąza, no to naprawdę to jest kwestia paru dni, żebyście awansowali chociaż do tego srebra. Mam nadzieję, że przez całą serię będę pokazywał, jak to niewiele trzeba i że wystarczy się skupić na podstawach i naprawdę idzie awansować z rangą. Kolejny mecz przed nami. Zastanawiam się, ile właściwie spotkań rozegrać w dzisiejszym odcinku. Czy nie będzie trochę mniej niż w... O kurde, w przyszłych. Muszę też pamiętać, żeby nie używać teraz podskoku już. W sensie flipów. Prawie samobój. A tutaj wybicie piłki przez naszego towarzysza. Może będzie wrzutka do środka? Tak jest! Nie mogę niestety zrobić teraz flipa, bo gramy dwóch na dwóch teoretycznie. Więc okej, żyjemy. O! Okej. Proszę, żyjmy. Oni się tam obijają na maksa. Nie wiem, jak spojrzeć, czy nasz tutaj teammate jedzie, nie używając zmiany kamery. To nie będę tego robił, tak jak już wcześniej wspomniałem. Ale to piłka mocno poleciała. Postaramy się wybić się trochę do boku. A no i przy okazji, jak sobie już tutaj zmierzamy do narożnika, to możecie zostawić subskrypcję oraz lajka, jeżeli podoba wam się ta seria. Możecie też jakieś wskazówki dać od siebie, jeżeli coś byście myśleli, że coś by wypadało zmienić jeszcze. Jakieś zasady, cokolwiek. Na początku serii to zawsze lepiej zrobić niż później. Dobra, wykopanie piłki. Ten popierdziela na maksa. Dajesz night's up. Proszę, już myślałem, że samobój załaduje, ziomek. Tutaj widzę, że generalnie ludzie bardzo lubią używać boosta w taki sposób, że nie ogarniają wtedy samochodu jeszcze. Ale patrzcie na tego gościa. I cyk! Przejechał obok piłki, bo chciał to zrobić zbyt szybko. Nie musicie się śpieszyć zasadniczo, jeżeli gracie na tym poziomie. Po prostu się nie śpieszcie, grajcie na spokojnie. Nikt wam nie każe dawać gazu do pełna przez cały czas. No, zresztą zobaczycie. Wystarczyło, żeby nie podskoczyli, wjechali w piłkę do boku i by to obronili, a tak to strzelamy bramkę. Dobra, zaufam mu, że jedzie do wznowienia. Na tym poziomie chyba dopóki nie jest się AFK, to każdy jedzie do wznowienia. Nie ma jakichkolwiek zasad. No i w sumie to nam się przyda, że właśnie tak to będzie wyglądało. Bo ja bym aktualnie nie powygrywał. Znowu jakieś skakanie do przypadkowych piłek. To się może źle skończyć, ale czy się tak skończy? Raczej nie. Dobra, troszeczkę do środka. Nie, to będzie gol. Aha, ale to boli, jak ten ziomek wyjeżdża też tak bardzo, a ja nie mam jak się cofnąć na czas, bo jadę prędkością najwolniejszego auta. Niepotrzebnie dałem piłkę do środka boiska. Mogłem się trzymać przy narożniku. Nie wiem, po co zbieram przyspieszenie, ale tutaj nasz agresor z teamu zniszczył enemy. Ominę mu boosta, żeby sobie zebrał. No, zebrał, jak zauważyliście. Nie ma już setki. Nie rób tego, proszę cię, gość, nie rób tego. Boję się tam podjeżdżać trochę. Nawet nie trochę, tylko bardzo, ale jolo. Proszę. Proszę. Tak jest. Kierujemy mecz na klawiaturze, grając tylko gazem i skręcaniem. No i podskokiem, to też trzeba powiedzieć. Też tutaj kolejna zasada, którą widzę, żeby się przydało znać, to nie ufajcie, że ktokolwiek trafi w piłkę. Tak bardzo zachowawczo do tego podchodźcie. Nie lećcie na blok tego, co ktoś zrobi, bo na tym poziomie to jeszcze nie ma sensu. Okej. O, jeden przeciwnik prawie się nie rusza i strzela samobuja. Czy tam my strzelamy nim samobuja? Nie wiem, jak to nazwać, ale jest gol dla nas. Okej. Kopnięcie piłki i to powinno załatwić sprawę tego meczu. 4-1. Oła! Czemu mnie kopiesz, typie? Jeszcze z tego padnie bramka, nie wierzę. Jak to funkcjonuje w ogóle? O-o. To jest ciężka chwila, ale wychodzimy z niej cali. Nie będę może zbierał zupełnie tych boostów, chyba że jakiś przeciwnik będzie się starał podnieść. A tak to będę zostawiał, żeby nasz tutaj towarzysz miał w razie czego pełne przyspieszenie. Nic nie widzę, co się dzieje. To chyba wejdzie.
tak wejdzie do bramki. Nie no, mogłem to obronić. Jakbym miał tylko drift zbindowany. Zresztą nie mogę go używać, więc nic by to nie dało. Ale jakbym to inaczej najechał, to bym to jeszcze wybił. Szkoda. Szkoda wielka, że się nie udało. Okej, wznowienie przegrywamy, ale meczu już raczej nie przegramy. Kolejna rzecz jest taka, że tutaj nikt nigdy nie zostawia piłki swojemu towarzyszowi, nawet jeżeli jest to oczywista niekorzyść w przypadku, kiedy się bierze. Dobra, ważne, że mecz wygrany. No i dobra, chyba ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Prodogu, ciśnij. Proszę, mam nadzieję, że będzie to dobry mecz. I chyba mimo wszystko, jeżeli tutaj wygramy, to mimo tego, co się wcześniej działo, jest duża szansa na to, że będziemy mieli 100% wygranych na razie po pierwszym odcinku. Nawet na mnie zabrał bramki, teammate. Niesamowite. O, proszę. Dobra, obronił. Dopóki nie mamy przyspieszenia, to te wznowienia będą tragiczne. Czyżby była epicka bramka? Tak jest! Epicka bramka z użyciem podwójnego podskoku. O, my jedziemy do wznowienia, nie podoba mi się to. Teraz mi się już to bardziej podoba, aż ekran przycięło. I strzelamy gola na 3-0 po takiej właśnie oto solowej akcji. Jeden rywal już opuścił spotkanie, także niestety za mocni jesteśmy. I strzelamy, chyba nawet to nie jest nasz gol. Tak, pomarańczowi zdobywa punkt, czyli to jest samobój. Nikt z naszej drużyny nie zdążył dotknąć piłki w akcji. I cyk, na 5-0, zabezpieczamy wynik. Tak jest, przeciwnicy się już poddali i myślę, że z tego powodu można zagrać jeszcze jeden szybki mecz. Tym bardziej, że jeszcze nawet brąza czy nie wbiliśmy, także jeszcze jeden meczyk. Też generalnie w tym sezonie zdecydowanie wolniej będziemy awansowali rangą, ponieważ niestety miałem chyba 4 mecze rozegrane i tam bodajże 4 mecze nawet wygrane. Jeszcze z 3 lata temu na tym koncie, bo to jest moje stare konto ze PlayStation 4, na którym obecnie gram, żeby mieć po prostu odblokowane te niektóre auta. No i przez to, tak jak zauważyliście, zdecydowanie wolniej rośnie mi ranga, więc myślę, że seria będzie troszeczkę dłuższa i troszeczkę więcej czasu spędzimy na tym niższym poziomie. O, piękny tutaj błyścik od drużynowego. Spróbujemy dośrodkować piłkę za sekundę. No nie udało się, ale ciśnie, ale wrzuta. Jakbym tam pojechał, to może by nawet był gol, ale niestety, mimo tego, co wcześniej gadałem, zaufałem, że trafią w piłkę, co było, jak widać, głupotą. O matko, dobra, ale się musiałem skupić przez chwilę, w sensie po prostu się wystraszyłem, że to będzie bramka. Bo uderzenie było naprawdę soczyste. Chyba najbardziej soczyste uderzenie w tym spotkaniu, biorąc pod uwagę, że leciał w bramkę. Trochę za mocno się cofnąłem, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Wybijamy piłkę. Z tego może być naprawdę bramka. Jest duża szansa na to. Tak jest, 1-0. Na spokojnie, powolutku, nie trzeba było boostować ani się śpieszyć. Taką podstawową poradą na tym poziomie to chyba jest to, żeby nikt nie panikował. Naprawdę nie ma co tutaj panikować, to wam nic nie pomoże. Zrobiliśmy przez przypadek flipa, ale żyjemy. I chyba będzie z tego bramka. Dobra, nie będzie. I doskonałe podanie od naszego teammate'a, no nie dało się tego zepsuć. Także pamiętajcie, jak macie niską rangę w rokecie, zresztą jak macie jakąkolwiek rangę, to przede wszystkim zachowajcie spokój i będzie szło dobrze. Było to całkiem przyzwoite. Nieprzemyślane i nieplanowane, ale dalej przyzwoite i tracimy gola. O, proszę, może się wywalą. Nie wywalili się, kolejne mocne uderzenie, zaskakująco. O, proszę, nie! Dobra, spanikowali. Okej, a w sumie tutaj jedna ryba, czy jadę do przodu, czy do tyłu i tak boosta nie mogę używać. Mogę na wstecznym równie dobrze jeździć cały mecz. Drużynowe uderzenie w piłkę, powinienem mu zostawić, ale niestety nie mogę obracać kamery, więc go nie zauważyłem. W ogóle ciekawi mnie, czy ktoś z was ma brąza i ile jest takich osób. Chyba to jest świeżo po odpaleniu gierki, czy tam przez pierwsze kilka dni. Nie wierzę, jakbym tylko mógł przychylić auto, to byśmy to jeszcze obronili. Nie można też tutaj odmówić, że to było naprawdę dobre uderzenie. Soczystej w ogóle, pod poprzeczkę. Okej. Trochę na agresora pojedziemy. Oni się powinni wywalić, dokładnie, 3-2. Nie przejmowałem się tym, co robi przeciwnik. Uderzyłem w piłkę, tyle wystarczyło. Ano, i najważniejsza porada jest taka, żebyście grali z kamerą na piłkę, a nie z kamerą na auto. Nawet jeżeli wam na pierwszy rzut oka wydaje się, że łatwiej się gra z kamerą na auto, to się wam tylko wydaje. Polecam to zmienić i się jak najszybciej przyzwyczaić do gry właśnie z kamerą na
piłkę. Dobra, udało się wygrać każde spotkanie w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jak mamy rangę na zakończenie. Brąz 2, dywizja 4. Niestety nie udało się dobić nawet tego brąza 3, ale to w przyszłym odcinku myślę, że wbijemy na spokojnie srebro. Też chyba fajnie będzie, jak na końcu każdego odcinka będę pokazywał swoje statystyki. Możecie je porównać z tym, co było na początku filmu. No i generalnie już nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że podoba wam się nadchodzący sezon drogi do Grand Championa. Elo, elo.